Siemanko, z tej strony Tosia. I tata Tosi. A jestem bez zębów. A ja jestem z zębami. Kochani, zobaczcie, mamy całą masę lalek. Dla tych, którzy lubią się bawić lalkami, ja po prostu uwielbiam. Co, zaczynamy? Zaczynamy. Jak one się nazywają, Tosia? OMG. OMG LOL, tak? I Rainbow. To Rainbow High, to Rainbow High. Mhm, a te? OMG. OMG, a ta? OMG. OMG. Tak, Tosia jest specjalistką od lalek, ja jestem specjalistką... ja jestem specjalistą od Tosi, mam nadzieję. Więc przygotowaliśmy dla Was dzisiaj unboxing tych kilku lalek serii OMG, serii Rainbow High? Rainbow High. Nie, naprawdę, specjalistka. Dobra, jedziemy. Od której zaczynamy? Okay. Zaczynamy ona od tej. Ona jest tajemnicza. Ona jest tajemnicza? Ja nożyczki. Dobra, proszę. Ale nie, może ja będę obcinał, żeby ci się nie przecięło. Ja. Poczekaj, nie siłujemy się. Ja obcinam. Pamiętajcie, dorosły z nożyczkami. Tu się obcina? Chyba tak. Tak, dobra, to jedziemy. Obciąłem. Uwaga, dobra, te idą na bok. Czekajcie, nożyczki idą tu, żeby Tosia się nie przecięła. Uwaga. Uiii. Wow. Co to jest, Tosia? Co tutaj mamy? Lalka stewardessa. Lalka stewardessa? To jest lalka stewardessa, na pewno? Na pewno. Albo podróżniczka. Nie, stewardessa, dobra. To jest lalka stewardessa. Ale też jest paszport. Jest paszport. Kolczyki. Są, pokaż, są. Mam nadzieję, że trochę je będzie widać. Pokaż te kolczyki, pokażemy. O, ja pokażę. Tu, pokaż, pokaż. Tutaj, o. No, trochę je widać, trochę nie widać, bo są bardzo małe, ale za to bardzo ładne. Gdybym miał przebite uszy, to sam bym chodził w takich kolczykach. Dobra, jak to się wyjmuje? Jak to się wyjmuje? Jak to się wyjmuje? Nie wiem, jak to się wyjmuje. Ja wiem. To jak to się wyjmuje? O, tu jest, no. Otworzy. Ja to widziałam, ale nie wiem. O nie! Jakby ktoś tego szukał, to ja to znalazłem. Ty to widziałaś, ale nie chciałaś mi pomóc. Dobra, to jest pudełko. Pudełko kładziemy tutaj. Nie tknij tu. Nie wiem. Ale ma milutkie włosy, chociaż tu ma trochę nażelowane. I tu ma nażelowane. No jak się jest stewardessą, na końcu to trzeba sobie nażelować włosy. Kapelusz! Kapelusz. Kapelusz z mikrofonem, bo pani stewardessa na pokładzie samolotu ma taką, no, taki kapelusik, czapkę. Ona nazwijmy się to, nie wiem, jak się to profesjonalnie nazywa. Natomiast wiesz, co ma do tego podpięte? Co? To zobacz, co tu jest. Patrz, co tu jest. Wiem. Co to jest? Mikrofon. Mikrofon i co? I słuchawki. Właśnie, i mówi do tego mikrofonu i słuchawki. I mówi wtedy osobom, które są na pokładzie samolotu. Lecieliśmy samolotem, pamiętasz? Lecieliśmy. Lecieliśmy. I ona mówi, ta pani, co trzeba robić i gdzie co znaleźć, jak wspominałem wcześniej. Uuu, jest pasek. Jak to otworzyć? Nie wiem. A, wiem jak. Już wiem. Dobra, tak, wiesz jak. Ja tu mam ten tak zwany paszport z angielskiego. Czyli paszport po polsku. I ostatnie, dobra, i teraz tak, to co ja zauważyłem i co jest, a dobra, niech leży, co jest fajne w lalkach LOL, że można je, patrzcie, to jest w ogóle pokrowiec na ubranka, że można je, o, jak to się robi? Ja. Tosia wie. Ej, ale to jest takie schowane trochę. Nie? Dobrze? Dobrze. A to co to jest? To jest takie... Chyba nie w tą stronę. Nie. No chyba niedobrze. Tak? I co można robić z tym? A zaraz, zaraz, mordeczko, zobacz, co tu jest. I co można zrobić? Postawić lalkę. Właśnie, można lalkę postawić. Nie, dajmy jej jeszcze tą walizkę tak do ręki, że niby... Tylko wszystko jej się nie zmieści, więc zamy jej to na głowę. O. Kolczyki, ale nie założymy jej tu kolczyków za bardzo. Założymy. A jak jej damy mikrofon? Nie wiem. No właśnie, poczekaj. Ja mam tu świetną zabawę, daj mi się pobawić. O, umiem też. Widzicie, nauczyłem się. Nauczyłem się. Człowiek uczy się codziennie nowych rzeczy. Tak. Dzisiaj się nauczyłem, jak zakładać kolczyki lalce. Tak mniej więcej to powinno wyglądać. Natomiast co mogę powiedzieć? No nie spodziewałem się, że tu jest tyle takich rzeczy. O, włoski można poczesać. Pokaż, no. Dobra. Działa? No, działa. Działa, można wykorzystać do dziecka. Co mamy jeszcze? Walizkę. Walizkę, którą ona akurat w naszym przypadku niesie, natomiast nie musi jej nieść, może ją po prostu postawić sobie gdzieś tutaj, jeżeli ułożycie jej odpowiednio dłonie. Czyli tak, pani stewardessa wylądowała w LA, czyli na naszym kartonie, a my bierzemy się za następną... lalkę.
lalkę. Dobra, ta zlatuje. Co mamy tutaj jeszcze? Stewardesa za nami. A teraz co to się? Jak się nazywa ta pani? Simon Summers, uczennica elitarnej szkoły. Jak się ta szkoła nazywa? Rainbow High. Rainbow High. Uwaga, ma... Kocyk! Tak, ale ma wymienne nogi. Podobno ma wymienne nogi. Ja bym chciała wymienne, bo dypo bym mogła mieć... Body? Czyli ciało. Tak, bym chciała mieć wymienne to, no. Bo bym mogła mieć skrzydła i bym mogła mieć normalne body, takie jak teraz. Stos. Też bym tak chciał. To jest ona i do tego można, tak jak w przypadku poprzedniej, czesać jej te piękne, długie włosy. Wymienne nogi! O, proszę Państwa, tu jest coś niesamowitego. Wymienne nogi. Tosia, otwieraj wymienne nogi. Tylko nożyczek nie dostaniesz. Nie ma takiej opcji, żadnych nożyczek. Bezpieczeństwo nagrania przede wszystkim. Ona ma prawdziwe rzęsy. Wow, faktycznie ma prawdziwe rzęsy. Tak jak ta. Ma prawdziwe rzęsy. Ta. Ma bardzo ładny makijaż. I bardzo ładny makijaż. Co? O, i ma podstawkę znowu. O, takie gołębi. Wymienne nogi. Czekajcie, szybki test, czy wymienne nogi mogą stać same. Nie mogą. Uwaga, otwieramy najpierw lalkę, żebym ja tu się mógł zająć otworzeniem czegoś innego. Mogą stać wymienne nogi. No nie wiem, czy mogą same stać. Nogi są wymienne po to, żeby je wymieniać, a nie żeby same stały. Tada! Simon Summers wyskoczyła z pudełka. Ma świetne buciki. Ale jeśli wiecie, jakie to buty, to napiszcie o tym w komentarzu, bo ja nie mam bladego pojęcia. Potem przeczytam ten komentarz i przynajmniej będę wiedział, jakie to buty. Przyjrzyjmy się jeszcze temu, jakie akcesoria wchodzą w skład tego zestawu. Mamy tak, Simon Summers, buty, sami wiecie jakie. Pod spodem, musiałem spojrzeć, przepraszam, ma strój kąpielowy. Ej, a mogę zobaczyć? Tosia jest bardzo ciekawska. Stojak. Nożyczki, nie? Wymienne nogi. Wymienne nogi. I co jeszcze? I kocyk. Kocyk, ale... Torebka. Torebka. I torebka. Rainbow High. Kocyk. O, kocyk jest sztosem. Kurczę, jak go wyciągnąć? Ale mi się podoba. Okulary. Zobacz, te nogi się wymienia, kochanie. Tosia wydostaje kocyk. Torebce sprawdzam, czy nie ma kasy. Ale nie ma. Ma daszek. Gumkę do włosów, ubranko i strój kąpielowy. Dobra. A widzisz? Tada, zobacz. Ale nas śmieciliśmy. To nic. Tu mamy instrukcję. I w instrukcji opisane jest, co można zrobić, jak można to zrobić i jak można zmienić nogi. Szybki start. Ściągamy nogi. Myk. Tak się ściąga nogi. Myk. Już ma wymienione nogi, znaczy jedną nogę. Pamiętaj, żeby się nie pomylić, bo prawa na prawą, lewa na lewą. No, kochanie, chyba, nie wiem, zasad. Nie, tak jej nie zakładamy. Nie, to tak, możesz? Dobra, to ty tą, a ja tą. Ale udało, wymienić jej się nogi. Tada, ma wymienne nogi, teraz robimy z niej przyzwoitą lalkę. I może sobie iść na plaży z tymi wymiennymi nogami. Ta-ra-ra-ra-ra. Czyli co? Stawiamy? Panią Summers? Dobrze, to stawiamy na naszym stojaczku. Ale te włosy ma naprawdę długie. Karol ma takie włosy i ma długą brodę. Wujek Karol, tak? No, wujek Karol to jest kosmaty człowiek. O, i bardzo ładnie. To się zrymowało. Tak naprawdę ładnie wygląda. To się nie zrymowało. Zrymowało. Kochani, Rainbow High, Simon Summers. Można myć. Można myć. I można myć jej włosy, bo po umyciu nadają się do ponownej stylizacji. Można też jej robić wymiany nogi. Posiada w zestawie w sumie ponad 10 akcesoriów, tak? 28 cm wzrostu. I oczywiście super stojaczek, na którym można postawić. Simon Summers ląduje znowu tutaj w naszej ekipie wesołej. Obok pozostałych lalek. A my co tu mamy? Kochani, ta lalka jak się nazywa? Nie wiesz? A ja wiem, nazywa się Aya Sherry. W zestawie, z tego co wiem, znajdziemy 15 niespodzianek, czyli akcesoriów. Jest to nowa seria, w zasadzie jakby druga seria tych lalek, tak? Nastolatka, która chodzi do liceum. Tak. Ona chodzi do liceum. Ona chodzi do liceum, podobno. Już widzę pierwszą taśmę. Jest tu dużo taśm, ale to o tym zaraz, bo chcieliśmy powiedzieć jeszcze, że
ta dziewczynka interesuje się czym? Komiksami i grami wideo. To zupełnie jak ja. To będzie moja koleżanka. Musimy ją tu ładnie rozpakować. Uważam na to pudełko. A nie mam uważać na swoje palce, tylko na pudełko? Na palce i pudełko. No dziękuję, że tak o mnie dbasz. Tu mamy wszystkie rzeczy, które, znaczy dodatkowe rzeczy oprócz tych, które ma na sobie, które zawiera ten zestaw. Oczywiście widzę już podstawkę od stojaczka. Ja nie. Szybko tniemy. Odpinamy tutaj pasy, wyciągamy Aję. Piękne imię Aja. Kochani, porównamy rozmiar tych lalek, bo jeśli chodzi o panią Aję Sherry, jest to nowy rozmiar lalek OMG. Nie ściągaj tego berecika, bo ma fajny taki beret. To nowy rozmiar pomiędzy czym? Dorosłym a małym. Tak jest, czyli średni rozmiar lalki. Ma ładne gumki, takie jak ja kiedyś. Ja miałam takie, takie wiśniowe. O, nie wiem czy widać, ale ma takie ładne gumki. Widać? Aja Sherry, oprócz tego o czym wspominałem wcześniej, ma jeszcze taki dzienniczek, w zasadzie to jest pamiętnik. Proszę, to jest pamiętnik Ai i ona tutaj zapisuje, nie można, bo ja też nie czytam, bo to są jej tajemnice. Tu nie czyta się czyjś tajemnic z pamiętnika, pamiętajcie. Ja mam pamiętnik swój. No faktycznie, interesuje się grami wideo, bo tu video games jest napisane. Super. Uoo, plecak, ma plecak z kotkiem, ale piękny. Ubranko, widać, że ona takie trochę jest taka delikatnie, wiesz, jakby to określić. Luzarą jest tak, ale jest taką postpunkową. Ciekawe jakiej muzyki słucha, może kalifornijskiego punk rocka. No zaraz, jest podstawka, gdzie mamy uchwycik? A, tu jest uchwycik. Tu jest w każdej lalce, jest pod spodem uchwycik. Gdybyście nie mogli go znaleźć, to Tosia już wam powiedziała, gdzie można znaleźć taki uchwycik. Ale mi się to strasznie podoba. Najbardziej mi się podoba, że to jest takie w zasadzie, że można to postawić. Auci. Że można to postawić na tym stojaczku, czyli to jest coś dla kolekcjonerów. Jeżeli ktoś zbiera lalki z serii OMG i Rainbow High, to one mają takie fajne podstawki. Ej, pomożesz? To jest twoja ulubiona robota. Dziękuję. To jest moja ulubiona robota, pomogę. A co ja lubię najbardziej robić z tymi lalkami? Zakładać im nauszniki. Chyba to są kolcyki. 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 A co to jest w ogóle? A co to jest w ogóle? Co to jest w ogóle? To bransoletka. To się nazywa choker. Tak. Ona wygląda jak marinet. Jak marinet. A marinet. To oglądał Miraculous, ten napisze. Tak jest, jeżeli oglądaliście Miraculous, to napiszcie, ale my teraz mówimy o czym innym. My tu mówimy o. O lalkach. O lalkach. Daj jej tutaj kurtkę, żeby sobie trzymała. O. Trzyma sobie kurtkę i idę się ubrać. Biorę grzebień. Pod pachę jak gitarę. Zakładam beret. Tosia poza nagraniem rozbroiła już dwie lalki. Jak widzieliście na starcie, one były tutaj wyciągnięte, stały sobie elegancko na pudełku. Jest pierwsza z nich to... Skylar Bradshaw. Tak jest, Skylar... Jak ona się nazywa? Bradshaw. Tak, Skylar Bradshaw. Około 23 cm wzrostu. Jak widzicie, jej kolor przewodni, w zasadzie motyw to niebieski. Jest praktycznie cała niebieska w zestawie. A możemy zdjąć? Mamy. No pewnie, że możemy. Fajne trampki, które bym sobie sam pożyczył, jakby były w moim rozmiarze. A ty chciałabyś mieć takie trampki? Tak. Ale z napisem. Można je zdjąć. Rych, rych. Rychy napis jest. Rych. Rych, tak. O, skarpetki. RH, taki ma napis. Skarpeteczki sportowe. Krótka dżinsowa spódniczka, bluza, ale bluza w ogóle, moi drodzy, z czym? Bluza z kapturem, tu ma dziurę, no ale to ma tak wyglądać, bo tu ładny jest kaptur. Piękne, długie, niebieskie włosy, oczywiście w zestawie jest jeszcze grzebyczek do czesania. I plecak do szkoły. Skyler uwielbia sport, tego się dowiedziałem. Serio? A gdzie można jeszcze zobaczyć Skyler animowaną? Na Netflixie. Tak jest, możecie zobaczyć ją też na Netflixie. Jak się cieli, to chyba nim się wam pojawi. Na pewno? Tak, na pewno. Z serii Rainbow High. A w ogóle jeszcze chciałem tutaj sprostować, bo to jest troszeczkę inna seria. Rainbow High Fashion Doll. Przepraszam, Junior Rainbow High Fashion Doll. Pięknie wykonana, świetne detale. Jakby to się nie zakładała znowu skarpetki, to byście mogli zobaczyć. I znowu rzęsy. Znowu mamy piękne, prawdziwe rzęsy. Przy tamtej też. Nie no, jakie ona ma duże niebieskie oczy. Wow. Ja mam największe. Pokażę, jakie masz duże oczy. Nie tak duże jak Skyler.
Tosia zakłada skarpetki, ja sprawdzę, ile tutaj jest w grzebyczku tych ząbków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ząbków w grzebieniu, jeżeli ktoś by potrzebował. Ten plecak jest naprawdę świetny, oczywiście w niebieskim kolorze. Fajna stylowa, przezroczysty, można pokazać, jeżeli chcemy się pochwalić sobą w plecaku, to jak najbardziej będzie widać. Skyler jest gotowa, idzie ćwiczyć, bo ona uwielbia ćwiczyć. O, tak. Kopia. I fikołek. Nie, kopia. Kopiak. Skyler Bradshaw przed Państwem w wykonaniu Tosi. Skyler sobie siedzi, a my przechodzimy do ostatniej, kolejnej lalki, którą Tosia rozbroiła w pierwszej kolejności, kiedy zobaczyła te wszystkie lalki nadesłane nam tutaj przez Alto. Jak ta lalka się nazywa? Nazywa się... I to można zrymować. Jak ta lalka się nazywa? Nazywa się Runway Diva. Jak ta lalka się nazywa? Jak ta lalka się nazywa? Pięknie. Ta lalka nazywa się Runway Diva. Ona ma ponad 25 cm wzrostu. Zestaw zawiera 20 różnych niespodzianek, w tym lalkę. Jak wspominałem, ona mierzy sobie ponad 25 cm. Jest w pełni ruchoma, z tego co dowiedziałem się tutaj poza kadrem. Oczywiście dostajemy świetny stojaczek. Jest to lalka z serii OMG Queens. Prawdopodobnie pochodzi z Queens w Nowym Jorku. Czy z Queens nie pochodził czasami też Spider-Man? Tak, pochodził. Wiesz to? Ja nie wiem, trzeba byłoby wujka Karola zapytać, on jest specjalistą od Marvela. Mamy grzebień, klasycznie, w zasadzie to jest szczotka. Buciki, świetne są te buty, wow. Nie wiem, czy to widać, ale one tak świecą, błyszczą. One świecą, one są... To jest, co to jest? Jakaś kolia taka niesamowita. Kolia. Z paskiem od razu. W ogóle to zazdroszczę tym lalkom, że one mają tyle fajnych rzeczy. Ja bym chciała być nią. Ty byś chciała nią być? Ja też bym chciał nią być. Ale byś miał długie włosy. No. Właśnie. Okulary. Tutaj mamy takie coś, co się zakłada na ręce. Ale jak to się nazywa? Pani operator, jak to się nazywa? Rękawiczki bez rękawiczek, czyli w sensie bez tego otworka, czy bez palców. Jakieś bolerko, czy sweterek. Nie mam bladego pojęcia, ale gdzieś mi się to obiło uszy, słyszałem. Takie rzeczy. Torebeczka ma bardzo piękne, długie włosy. Ale to tak było w zestawie, to się nie poplątało. To tak było w zestawie, ty tego nie pokopałaś wcale? Nie. Na pewno? Na pewno. W szczerbatku? Tak. Od wczoraj w szczerbatku. No, kabaretki. Może występuje w kabarecie. To kabaret to jest takie, no ciężko to określić to się, ale powiedzmy, że to jest jakiś występ ludzi, którzy rozśmieszają innych ludzi. A, to ty mnie rozśmieszasz. To ty występujesz w kabelarze. W kabelarze? W kabarecie występuje. Patrzcie, rozśmieszam, to się występuje w kabarecie. Taki ze mnie kabareciarz. No cudownie. Kochani, i to już wszystko. Otworzyliśmy dzisiaj dla Was 5 lalek. Jak mogliście zauważyć i jak my zauważyliśmy, wszystkie te lalki są wykonane z taką zegarmistrzowską dbałością o szczegóły. Naprawdę są piękne. Tosia, zakochałaś się? Ja w tej. No oczywiście. My się już z Wami żegnamy. Kochani, pamiętajcie, że wszystkie te lalki znajdziecie na stronie Alto. Linki znajdują się w opisie tego filmu. Subujcie nasz kanał. Subujcie nasz kanał. Zostawiajcie komentarze, która lalka Wam się najbardziej podoba. Dokładnie. Pomita. Tosi ta, Ami ta, albo ta, albo ta, albo ta, albo ta. Wszystkie mi się najbardziej podobały. Ale ja je biorę. Pa! Pa.